Ja mam świadomość tego, że to do tego się oczywiście sędziowie przykładają, natomiast to też pokazuje, jak osobliwy był ten mecz i jak można było odnieść wrażenie, że czasami brakowało tego takiego impulsu, gdzie rzeczywiście ktoś poważnie poleciał na lód, sędziowie musieli zareagować, w jednej czy w drugiej drużynie coś się budziło takiego zdrowego, mówię o tym w rozumieniu takich zdrowych emocji. No to bardziej było potrzebne jednak w końcówce meczu Bostonowi i gdzieś tego trochę im zabrakło chyba mimo wszystko. No tak. To właśnie słusznie, Kamilu, też uważam, że to jest usprawnienie ze strony St. Louis, które dokonało się w trakcie serii. Pierwsze trzy mecze, nie mam teraz przed sobą tych statystyk, ale w pierwszych dwóch jestem pewien, że mieli po pięć kar, a może nawet sześć w którymś z nich. Sześć razy na ławce, sześć powerplay Bostonu, tam się nawet nakładały niektóre kary. W trzecim meczu chyba też nie było czysto z ich strony, natomiast z biegiem tych meczów coraz czyściej, no i w meczu 7, meczu numer 7, tym najważniejszym, ku może i tak, może i zwiększającej się indolencji, może i utrzymywanej na pewnym poziomie błędów sędziów, ale to też nie powiedziałbym, żeby to rzucało jakiś cień. Akurat w meczu numer 7 uniknęliśmy wielkich kontrowersji, więc porzućmy tę retorykę. Myślę, że to jest wielki sukces taktyczny czy strategiczny, że udało się plusmenom trzymać z daleka od ławki kar i to jest na pewno plusik dla nich przy tym meczu numer 7, plusik dla trenera. Przy tej sytuacji, o której wspomniał Adrian, to 12-3 było w strzałach dla Bostonu na 10 sekund przed końcem pierwszej odsłony. Brad Marchand tłumaczył się ze łzami w oczach, że widząc Jaydena Schwartza tak powoli zabierającego się z krążkiem przez strefę neutralną, mając obok siebie po prawej stronie, popatrzył, kogo ma obok, zobaczył, że ma zawodnika, zobaczył, że wracają zawodnicy nie wiem jakim sposobem i to sam mówi Brad Marchand, przeoczył Alexa Pietrangelo, który no mocno wybił się do przodu i wykończył tę akcję, ale Jayden Schwartz i tutaj dochodzimy do tematu, który chciałem narzucić.